Pan poeta. Ptasia banda w Sulęcinie. Wróbel był wariatem. Zanim coś dobrze przemyślał, już dawno zdążył to zrobić. Nad niczym nie zastanawiał się dwa razy. Powiedzielibyśmy o nim, że jest wybuchowy. Nie, nie znaczy to, że był jak dynamit i ciągle podkładał fajerwerki. To nie do końca tak. Żeby lepiej zobrazować, o co mi chodzi, pozwólcie, drogie dzieci, że przywołam pewien przykład. Przypomnijcie sobie moment, w którym albo wy z zaskoczenia kogoś oblewacie lodowatą wodą, albo ktoś robi to wam. Co się dzieje wówczas z ciałem? Zaczynamy skakać, zwijać się i wyginamy ciało w różne strony. Krzyczymy coś, uciekamy i reagujemy paradoksalnie jak poparzeni. Właśnie taki był wróbel, bardzo nerwowy. Jak coś mu się nie podobało, podskakiwał, wrzeszczał i krzyczał na innych, byle tylko dopasować świat do swoich potrzeb. Musiało być po wróblowemu. Na zupełnie innej półkuli charakterów była kura. Miała naturę żółwia. Zanim coś zrobiła, spokojnie przemyślała to na wiele różnych sposobów. Bardzo spokojnie. Rzadko zmieniała zdanie i na wszystko zawsze miała czas. Jakakolwiek zmiana była u niej wprost niemożliwa do wprowadzenia. Tak jak na przykład zmiana diety. Nie mogła się odzwyczaić od najsmakowitszych kąsków, które jadła całe życie. Swego czasu nawet próbowała być fit i nieco schudnąć, ale jak to się skończyło, pamiętamy z książki Kura, co tyła na diecie. Nie trzeba opowiadać całej historii, bo już sam tytuł wiele mówi o rezultatach kurzego przedsięwzięcia. Jak kura i wróbel stali się najlepszymi przyjaciółmi? Tego nie wie nikt. Jedynym logicznym wytłumaczeniem może być magnes, a właściwie jego działanie, czyli przyciąganie przeciwieństw. W każdym razie, skoro już wiemy, jacy byli bohaterowie tej historii, musimy się jeszcze dowiedzieć, w jakim miejscu postanowili szukać przygód. Otóż tym razem był to Sulęcin. Sulęco? Kolego, uważaj na słowa. Mieszkańcy tego ładnego miasteczka na zachodzie Polski mogą poczuć się urażeni, że nie pamiętasz nazwy miasta, do którego właśnie przylecieliśmy. Nie gniewajcie się, dzieci sulęcińskie. Jak już wiecie, on najpierw mówi, a dopiero później się zastanawia. Zastanawiam się, a owszem, ale nad tym, gdzie będziemy spać, bo już się ściemnia. Może nad tym jeziorem? Ale którym? No, pierwszym, drugim lub trzecim. To ile jest tych jezior wokół Sulęcina? Na mapie widzę co najmniej 8. Odpowiedziała kura. Wróbel długo się nie zastanawiał. Worek z namiotem wpakował na kurę. Dołożył 2 worki ze śpiworami, na jej głowie uwiązał karimaty, dorzucił na kurzy grzbiet torbę z jedzeniem, zaś 2 termosy z gorącą herbatą i 5-litrową butelkę wody przywiązał kurze do nogi. No to trochę był trafił. Idziemy na trzecie. Powiedział i jak to wróble mają w naturze, małymi podskokami udał się w kierunku jeziora trzeciego. Kura też ochoczo ruszyła z miejsca, ale nagle poczuła wielgaśny ciężar całej wyprawy. Worki nie były lekkie. Na szczęście kura nie była też najmniejsza. Powoli podążyła do przodu, ale wróbla już nigdzie nie było. Zdążył zniknąć w głębi lasu otaczającego jezioro. Kurze zajęło to nieporównywalnie więcej czasu i wysiłku. W końcu jednak zmęczona dowlokła się do pierwszych drzew i postanowiła odpocząć. Zrzuciła niemały załadunek na leśną ściółkę i nerwowo rozglądała się za wróbelkiem. Nie widziała go nigdzie. Zawołała, ale miała wrażenie, że ze zmęczenia głos powtarza się w jej głowie.
Potrząsnęła nią, otworzyła szeroko oczy i spróbowała jeszcze raz. Gdzie jesteś? Powiedziała już głośno. To nie w mojej głowie. Te sulencińskie lasy muszą skrywać jakąś tajemnicę, skoro cały czas powtarzają za mną. A może... Zatrzęsła się z lęku. Mieszka tu jakiś potwór, który powtarza wciąż i wciąż. Schowała się za jednym z drzew i przycupnęła. Nagle usłyszała stłumiony, ale znajomy głos. Kuro, leć we mnie. Co mówisz? Zdziwiła się kura. Leć we mnie. Odpowiedział niby wróbel. Najpierw potwór oddawał mnie, a teraz imituje mojego przyjaciela wróbelka. Co tu robić? Co robić? Już ci mówię, złaź ze mnie, ale już spałem sobie pod drzewem i musiałaś usiąść akurat podczas mojej drzemki. Miałaś tyle drzew, cały las, ale nie, ty musiałaś akurat na mnie. No rozpiórka, mówię, bo się nie mogę wygramoić! Darł się wróbel na cały las i próbował wydostać się z kurzej pułapki. Kura stanęła na równe nogi i niczym struś zapuściła żurawia, skłaniając się bardzo nisko, by wypatrzyć kompana wycieczki. Wróbel leżał wycieńczony na plecach. Oddychał głęboko i szybko, tak że jego brzuszek unosił się i opadał w przyspieszonym tempie. Kura pochyliła się nad nim i dostrzegła, że ma zamknięte oczy ze zmęczenia. Wyobraźcie sobie teraz, co musiało dziać się w sercu wróbelka, który po tak dramatycznych przeżyciach w końcu zdecydował się otworzyć oczy. Zobaczył nad sobą nie błękitne niebo z chmurkami, a ogromniasty dziób kury, która się w niego wpatrywała. Zerwał się jak rażony piorunem, podskoczył ze strachu tak gwałtownie, że wystraszył kurę na dobre. Z przerażenia zaczęła biegać po lesie i gdakać w niebo głosy. Wróbel zaś podskakiwał w przeciwnym kierunku. I pewnie biegaliby tak jeszcze chwilę, gdyby przypadkiem ich drogi się nie skrzyżowały, co doprowadziło do zderzenia dosłownie czołowego. Ale okazało się, że było to jedno z tych przyjemnych zderzeń, bo w końcu się zatrzymali i mogli znowu ze sobą rozmawiać. Ale mnie wystraszyłeś, myślałam, że coś ci się stało i już się nie wybudzisz. Martwiła się kura. Ja ciebie? To ty mnie wystraszyłaś. Z bliska byłaś taka ogromna, że myślałem, że jakiś orzeł lub potwór próbuje mnie zjeść. Co do potworów, to w tym lesie mieszka nie potwór, a potwór. Posłuchaj, jak mnie małpuje. Powtórzę, pokaż się. Krzyknęła, a coś odpowiedziało. Powtórzę. Słyszałaś? Ktoś tam jest w głębi lasu i mówi to samo, co ja, tylko zniekształca moje słowa. Myślisz, że naśmiewa się ze mnie? On? Dobre sobie, on nie, ale ja i owszem. Ćwir! Trzymaj mnie, bo pęknę. Zaśmiewał się wróbel. A ciebie to co tak niby bawi? Bo to nie żaden potwór, tylko po prostu echo. Co takiego? Echo. W lesie jest tyle drzew, że twój głos odbija się od każdego z nich i trafia z powrotem do ciebie. Dlatego słyszysz go ponownie. Chcesz mi wmówić, że drzewa coś odbijają? No tak właśnie, na tym polega zjawisko echa. Tak? Bardzo ciekawe. Zaraz się przekonamy. Mam tu słoik z twoim ulubionym dżemem truskawkowym. Czekaj no, panie Mądraliński, zaraz sprawdzimy tę twoją teorię. Kura z całej siły cisnęła słoikiem o drzewo, które oczywiście nie tylko go nie odbiło, ale jeszcze roztłukło go na kilka szklanych kawałków. A widzisz?
drzewa nic nie odbijają, więc twoja teoria to tylko puste słowa. Triumfowała kura. Pusty to jest słoik. I jak widzę, pusto też masz w głowie, skoro rzucasz słoikami po lesie. To kuriozalne i bardzo nieodpowiedzialne. Po pierwsze, nie tylko my korzystamy z lasu, więc zawsze, ale to zawsze należy po sobie posprzątać. A jeszcze lepiej nie bałaganić, bo wówczas nie trzeba zbierać z lasu żadnych śmieci. Choć zawsze można zabrać jeden lub dwa, nawet nie swoje, żeby przyrodzie było lżej. I nie chodzi o to, że drzewa odbijają przedmioty, bo jak już zdążyłaś sprawdzić, tak nie jest. Ale głosy, krzyki, czyli generalnie dźwięki, to co innego, odbijają się od różnych powierzchni, w tym właśnie od drzew. No więc chodźmy pozbierać ten słoik. Uważaj, żeby się nie skaleczyć, bo to jednak szkło. Ostrzegał kurę przyjaciel. Masz rację. Troszkę się zapędziłam z tym słoikiem, ale musiałam sprawdzić, czy to, co mówisz, to prawda. Już nigdy więcej niczym nie rzucę w drzewo, obiecuję. A oprócz resztek ze zbitego słoika zabiorę także tę puszkę i kilka papierków. O! A ten to chyba jakaś stara mapa. Mapa? Pokaż mi ją. Wróbel podskoczył i bardzo nerwowo spojrzał na mapę. A było tam zaznaczone jezioro, wielka sosna, a obok niej widniał czerwony znak X. Jesteśmy chyba tutaj. Próbował ustalić wróbel. A sosna musi być kilkaset kroków przed nami. Chodźmy sprawdzić, jakie miejsce wskazuje ta mapa. A widzisz? Tutaj jest coś napisane. Bardzo niewyraźnie. Ale może uda ci się przeczytać? Dociekała kura. Trzecie wnet. Wróbel wytężał wzrok. Pokaż mi pod światło. Podniósł kartkę w kierunku zachodzącego słońca i przeczytał. Idźcie nad jezioro trzecie. Starą sosnę wnet znajdziecie. A pod sosną wykopiecie najcenniejszy skarb na świecie. Słyszałaś? Emocjonował się wróbel. To mapa skarbu. Kuro, dalej ruszajmy nad jezioro. Szybciej, prędzej! I poleciał. Kurze zeszło znacznie dłużej, bo przecież musiała pozbierać wszystkie rzeczy potrzebne na biwak. Na miejscu zastała wróbla nerwowo kopiącego dołek pod sosną. Nie był pokaźnych rozmiarów, bo nasz bohater w końcu nie był orłem, jeśli chodzi o prace fizyczne. Dlatego kura wpadła na pomysł, że można znaleźć kawałek większego patyka lub kory z drzewa i tym kopać w ziemi. Zobacz, jeśli będziemy ostrożni, prościej nam będzie kopać. Ściółka tutaj to głównie piasek, więc powinno pójść łatwo, zachęcała. Dobrze, odpowiedział wróbel i zupełnie zatracił się w odsypywaniu kolejnych grudek piasku. Cir, komentował. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Kto by pomyślał, że właśnie w Sulęcinie odkryjemy największy skarb na świecie. Już się zastanawiam, jak go wykorzystam. Może sprawię sobie złote piórka albo karmnik z brylantów, do którego będą mi sypać tylko te najbardziej nasłonecznione nasionka. A może to nie będą kosztowności, a coś innego? Na przykład zbroja jakiegoś rycerza templariusza, który ukrył ją tutaj wieki temu. Domyślała się kura. Pi! Możesz mi powiedzieć, po co mi kawał zardzewiałego złomu sprzed wieków? Przecież i tak go nie udźwignę. Wolę kosztowności. Kopię dalej. Wróbelku, chyba coś mam. Zobacz, tu jest jakaś skrzynia. Otwieraj ją, otwieraj! Krzyczał wróbel. Kura próbowała to zrobić, ale skrzynia była zamknięta. Nasza bohaterka najpierw prawie wsadziła bystre oko w zamek. Tak bardzo przyglądała się jego wewnętrznym mechanizmom. Pomruczała pod nosem coś o modelu zamka, a następnie wepchała doń największy ze swoich pazurów. Pokręciła, pokręciła, aż wieko nagle odskoczyło. Pokaż, co tam jest! Pokaż! Jest brylant! Denerwował się wróbel. Brylantów nie ma, ale też jest fajnie. No, chyba nie będziesz zadowolony, bo jest tu tylko zawiniątko papieru związane tasiemką.
kolejna wskazówka do skarbu. Otwieraj ją i czytaj. No już, kura, teraz. Kura spełniła jego prośbę. Odwinęła zawiniątko i nad jeziorem trzecim w pobliżu Sulęcina przeczytała taką oto wiadomość od być może rycerza z dawnych czasów. Jeśli czytacie ten list, macie przed sobą największy skarb na świecie. Nikt nie mógł dokonać tego w pojedynkę, więc kimkolwiek jesteście tu razem. Popatrzcie na świat naokoło. Macie skarb obok siebie, ale czasami jest on dla was niewidzialny. Tym skarbem najprawdziwszym jest osoba, z którą tu jesteś. Tylko prawdziwy przyjaciel mógł zaprowadzić cię do skrzyni pełnej bogactwa. Tylko przyjacielowi można zaufać tak bardzo. Tylko z nim można się dzielić dobrymi i złymi momentami w życiu. Dlatego tak ważne jest, by odnaleźć przyjacielski skarb w drugiej osobie. Nie szukaj dalej. Skarb jest przy tobie. Właśnie tu. Ćwir, kumasz coś z tej wskazówki? Bo ja troszeczkę nie do końca. Wróbelku, to chyba o nas i o naszej przyjaźni, dzięki której się tu znaleźliśmy. Dziękuję ci, że jesteś moim przyjacielem. Ja też ci dziękuję. Ale co? Szukamy dalej? Ja chyba podziękuję. Ja już znalazłam. Tu kura przytuliła swojego przyjaciela najserdeczniej, jak to tylko było możliwe. A czy ty też posiadasz skarb, którego na co dzień nie dostrzegasz? Może spróbuj go odnaleźć lub po prostu go zobacz. Bo że jest, to wiem na pewno.